Czołem żołnierze, ja jestem Abra i moi drodzy, nadszedł kolejny dzień przygotowań do wojny. Naprawdę dużo się zmieniło, jeśli chodzi o gang Aberki, czyli gang przeciwko Bobowicom. Doskonale, słuchajcie, wiecie, że my tutaj, czyli członkowie oczywiście gangu, mamy warty, żeby podglądać Bobo, żeby sprawdzać, co on robi, żeby nie przeginał tutaj pały, i mamy warty 6-godzinne. Czyli najpierw ja jestem 6 godzin na serwerze i podglądam Smarka, potem Elviso, Agent i Macioch. Aktualnie się kończy warta Elvisa i słuchajcie, doszło naprawdę dużo rzeczy. Zarówno Smark rozbudował, no, Smark, czyli Bobo, jakby ktoś nie wiedział, oczywiście. Zarówno Smark rozbudował sporo rzeczy, jak i Elviso. Witam, witam, żołnierzu. Czemu ty nie masz klaty? Czemu ty nie masz klaty w ogóle, byku? Co jest klaty? Ty, Smark, co ty robisz? Czemu on klaty nie ma, a ty hełmu? Klatę rozwaliłem. Słuchajcie, właśnie przede wszystkim tu powstała linia. Kto z was zbudował tą linię? Co tu się dzieje? Ej, jest podzielony, słuchajcie, teren pod Bobowicami. Dodatkowo patrzcie w ogóle na tą fosę. What the fuck? Ale tu Smarka czy rozbudował. Ej, to ty, Bobiek, są ta fosa idzie tam do końca? Do końca idzie tam ta fosa? What the fuck? Nie wiem, słuchajcie, ale w każdym razie jest jedna rzecz, naprawdę ważna rzecz, którą zaczęliśmy, słuchajcie, budować my jako gang milionowic już wczoraj, ale dzisiaj, słuchajcie, Elviso to skończył i muszę wam to pokazać. To jest coś, co naprawdę może przełamać, słuchajcie, siły i sprawić, że milionowicy wygrają, więc oglądajcie koniecznie do samego końca, bo serio, to jest hiper, hiper ważne. I subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem, jeśli jesteście ciekawi, co to będzie, i jeśli jesteście ciekawi, kiedy będzie wojna, to po prostu warto być na bieżąco. Piszcie komentarze, jeśli macie sugestie odnośnie tego, jak wygrać wojnę, oraz lajkujcie film. Dobra, Elviso, zaraz to wszystko pokażemy, bo słuchajcie, zrobiliśmy tutaj ubikację. I to chodzi właśnie o ubikację, ale nie myślcie sobie, że to jest WC. Dobra. Co? Co? Jakiś chlebek masz, może jakiś towar, co? Dobra, mogę ci tutaj dać, mogę ci nam złotepkę. Słuchajcie, mamy przygotowane w ogóle w ekwipunku TNT, redstone, pistony, obsydian, tory. Bo tak jak mówię, słuchajcie, to nie jest kibel, to nie jest ubikacja. Zaraz wam pokażemy, tylko teraz, byku, słuchaj, musisz my jakoś odciągnąć uwagę Bobo. Jesteśmy aktualnie na serwerze z nim, więc jeśli on zobaczy, że nas nie ma tutaj na murach, to będzie przypał. Dobra, wchodzimy, stary, najpierw się z nim po prostu troszeczkę poklepiemy, potem jakąś aferkę zrobimy i powiemy, że uciekamy do milionowic. Ogólnie, nie wiem, czy stary wiesz, a stary, teraz nie wejdę, byku. No to masz tutaj klocek sobie postawić. No dobrze, ty, Smarkacz! A brawo, ty, co ty tam chcesz? To jest, to jest. Teraz słuchaj, spójrz tylko tutaj, stary, spójrz. Bo jak on tutaj wbije na dół i ty właśnie w tą płytkę wejdzie, to laser wybuchnie. Ej, stu, to są pułapki? Tak, są pułapki. Dobra, słuchaj, ja mam genialny pomysł. Stary, odpuszcz ten. Puszczamy naszą armatę, puszczamy te wszystkie fire charge. Nie no, stary, możemy ręcznie i wtedy, stary, uciekamy. Ty, Smarkacz, słuchaj, bo naprawdę mnie denerwujesz. To chyba trzeba ewidentnie ci odpalić armatę, coś mi się wydaje, co? Ty, to już wszystko? Nie mamy zasobów? Dawaj, odpalaj, stary. Odciągamy jego uwagę. Co ty chcesz wysadzić? Nawet nie podejrzysz, jak jest tyle płynu. Człowieku, jak ty chcesz w ogóle podejść? To jesteś totalnie bez szans. No zostawcie to, wyłączyć to. Wyłączyliśmy, wyłączyliśmy, Bobo. Dobrze, stary, musimy tutaj jeszcze, myślę, troszeczkę pospamować. Tak jak... Wyłącz to! Dobra, i stary, myślę, że zaraz lecimy. Ej, dobra, ty, bo nam się fire charge skończyły. Wyłącz to, ja muszę. Nam się fire charge skończyły i strzały, to my lecimy do milionowic, zaraz wracamy, co? No, to ja wracamy, Elvis, zaraz. Będę patrzeć, jak idziecie. No dobrze, to idzie. Masz podki na niebieskie, stary? Mam, stary, tak, mam przykład. Dobra, stary, ja tutaj zdejmuję szybko zbrojkę, piję poteczkę. No i stary, gdzie jesteście? Dobra, on już nas nie słyszy, my go oczywiście będziemy słyszeć, więc dobra, stary, patrzymy, gdzie on jest. Jeżeli on tutaj przyjdzie, to po prostu warto. Jestem tutaj na naszej armacie. Trzeba po prostu tutaj trzymać rękę na pulsie. Ja go nie widzę. Ja go staram. On wbije w łódkę, stary, on wbije tą łódkę, stary, mówię ci. Widzisz, bił! Gdzie jesteście? On i tak nas słyszy. Ej, on i tak nas nie słyszy, więc stary, lajtowo. Siema, halo. Bobo, co tam? Napiszę mu na czacie, że jesteśmy. Jesteśmy w milionowicach. Niech, tak, niech on sobie idzie do milionowic po prostu. Musimy to ogarnąć wszystko. Ty co tutaj? On to znowu zniszczy, on znowu. No nie wiem, ale stary, nie, udajemy, że nas nie ma. Mimo, że stary świeżo miał rączki. Nie będę mi rozwalać. Ej, co? On jest wkurzający. On naprawdę myśli, że my tego nie widzimy. Ile ty masz IQ, Smarkacz? Bobo, ile ty... Ej, stary, zobacz to. On myśli, że to jest automatyczne. Patrz, znowu co coś... to było? Co zrobił? Stary, ty tu coś wysadziłeś. Co to za półpłytki? O, stary, on wysadził, stary, on wysadził. Stary, odpala mu tutaj trochę. Odpalaj, zobacz, on nie chodzi po półpłytkach cały... Nie, no nie. Wpadł w pułapkę, strzelamy, stary. Stary, strzelamy w niego, dawaj. Dawaj, dawaj w niego. Dawaj w niego. Dawaj w niego. Nie, tu jest TNT. Wpadł do lewy. On zginie! O nie! Dawaj, strzelaj w niego, strzelaj w niego, strzelaj w niego! Stary, tak! Co? O nie! On na czacie! On zginął! On zobaczył! Stary, zakładaj zbroję! Zakładaj zbroję! Zakładaj zbroję! On nas, stary, za to zabije! On... stary, on to ogarnie!
On to ogarnie, ziom. Pij mleko. Stary, bo teraz będzie przypał. O kurde. Ej, ziomy, tego się nie spodziewałem. On tu zaraz pewnie lada moment będzie. Moi drodzy, ja tylko przypominam, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć i zakupić sobie na przykład taką kozacką bluzę Abratim, to jest akurat stary Abratim rysowany przez Vito parę lat temu, to wpadajcie w pierwszą linię opisu, czyli na mój sklep, na stronkę www.abra.net. Słuchajcie, jest bezpieczna dostawa kurierem, gdzie kurier jest w maseczce, w rękawiczkach, nie jakaś poczta. I ten kurier jest darmowy od 99 zł, więc wystarczy zakupić jedną taką bluzę i już masz właśnie bezpieczną, darmową dostawę. Wpadajcie, bo są bluzy bez kaptura, bluzy z kapturem, koszulki, kubki, poszewki na poduszki. Są rzeczy dla chłopaków, dziewczyn, tych mniejszych, tych większych i w różnych kolorach. Stary, mamy przypał. Ty, Bobikson, chyba troszeczkę problem masz, co? Co? Tak mi się wydaje, że chyba trochę problem tutaj miałeś. A kto? Uciekać mi stąd, nikt cię nie prosił, żebyś, gdybyś nie podszedł, to byś stary nie wyrwał. I cały strecik straciłeś. Nie no, nie moja wina, no stary, no ale możesz zacząć wojnę i wtedy wiesz, byłoby git. Ale stary, my przecież widzieliśmy na niej. No jak chcesz, my nie zaczniemy. Ale my widzieliśmy na niewidzialności, jak ty podchodzisz i nam rozwalasz mechanizmy, no człowieku. Na niewidzialności, stary. Wszystkie triki dozwolone. Przez tą niewidzialność. Nie no, bo ziom, no w ogóle bez jaj, no. Co to się dzieje, że ty podchodzisz do nas? Na drewno jazda. Dobrze, posłuchajmy się. Ale co to w ogóle, ma być, że my ci mówimy, że idziemy do Milinowic, pijemy potyczki na niewidzialność, a ty nam wchodzisz i nam rozwalasz. Co to w ogóle być, że idziesz do Milinowic i nagle tu jesteś, a piszesz na czacie, że jesteś w Milinowicach. No bo przecież nie byliśmy w Milinowicach, oszukaliśmy się, typie. Ale na czacie napisałeś, że jesteś. No bo byliśmy pewni, że będziesz coś tutaj kombinował, stary. Nie, no to są jakieś jaj. Dobra, Elviso, zawijamy, naprawdę. Chodź, mamy naprawdę do obgadania. To jest po prostu bardzo... No gdzie bardzo wy idziecie, nie macie, stary, nie macie, daj nas. Nie będziemy w ogóle z tobą dyskutować. Jak mamy oddać ci twój set, jak ty zginąłeś, człowieku? No to masz problem, idź i popłyń go i poszukaj. Wyjmij go sobie z lawy. Ej, ale ty sobie żartujesz... On sobie żartuje. Dobrze, chodź, Elviso, chodź naprawdę na słówko, bo póki co to on mnie, stary, irytuje. No, na początku, okej, nie zachowaliśmy się do końca w porządku, dlatego że faktycznie go trochę oszukaliśmy. No ale stary, zaraz będzie wojna. Ale zobacz, to on nas też oszukuje, on nas okrada, my go okradamy. On nas wbija, stary, niszczy mechanizm, łapki wpada, stary, to jest jego wina według mnie. Stary, moim zdaniem powinniśmy teraz ewidentnie wziąć poteczki na niewidzialność i zobaczyć, co on wykombinuje, bo jeśli on stracił set, stracił łuk, stracił miecz, to prawdopodobnie dojdziemy do źródła, gdzie on trzyma swoje wszystkie rzeczy, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale on tam miał jakieś skrzynki z jakimiś zbrojkami i tak dalej, ale nie miał na przykład skrzynki z łukiem i tak dalej, więc jestem tego bardzo ciekaw, wypijemy stare poteczki. Tylko i tak jak mówię, problem. No co? Mam tylko potkę jedną i nie mam mleka. Dobra, no to czekaj, ja ci dam tutaj jedno mleko. Na razie wezmę sobie jedną poteczkę, najwyżej weźmiemy od niego. Ale po prostu jestem, stary, strasznie ciekaw, co on tutaj dzisiaj wykmini. Więc musimy za nim iść. Moi drodzy, odpuszczamy wobec tego na razie tą ubikację. Pokażemy wam to jutro, bo jak sami widzicie, troszeczkę te sprawy nabrały inny obrót. Serio, jakby, no wykorzystajmy, słuchajcie, ten motyw, że teraz Bobo nie ma totalnie rzeczy i on musi iść do magazynu i skądś to zabrać. Albo, słuchajcie, jakieś kozackie rzeczy. Ty, on to dawaj obsem. Dawaj obsem, stary. Okay, dobra. Wbijaj obsem normalnie tutaj. Wiecie, słuchajcie, naprawdę jest teraz podbramkowa dla niego sytuacja, więc musi... No stary, co, czemu ty masz zbroję na sobie? Co? Jezu, już. No ziom, co ty w ogóle odwalasz? To nie garnąłem się. Dobra, okay. Jakby on, stary, coś pisał na czacie, zmieniamy temat. Tak w razie tak, co? Jasne. I teraz zobaczymy, co on zrobi. Czy on, stary, będzie od tych villagerów brał rzeczy? Tak mi się wydaje, no bo on teraz od zera musi zrobić stary łuk, musi zrobić miecz, zbrojkę prawdopodobnie ma. Ty, no on naprawdę jeszcze się nie nauczył, że villagerowie po prostu śpią w nocy? No czyż wystarczy dzwon? Dzwon, stary, wystarczy zrobić. Ale jak tu uwadzę, wszyscy, którzy tu przyjdą, ich wyjaśnię, dzięki. Co jest? No, ja się nie czuję jakoś wyjaśniony, tak szczerze. No właśnie, ja też. No dobrze, idziemy, stary, idziemy, zobaczymy, co on tutaj obczai. Jestem serio, mega, mega ciekaw, co on wykmini. Czy on ujawni jakieś tajne pomieszczenie, w którym coś trzyma? Czy po prostu może użyje starych rzeczy? Czy może pójdzie i na przed tymi szkieletami wbije sobie 45 level i sobie zrobi jakiś taki miecz? Bo wydaje mi się, że stary, nie widzieliśmy drugiego u niego miecza, takiego kozackiego. Ani nie widzieliśmy jakiegoś łuku kozackiego, bo mi sprzed... Ty, on ma... On ma to... Co?! Co? Ej, stary, mignęło mi, ale widziałeś... Widziałeś jak... Nie widziałeś, stary, ale on ma... Dobra, on miał łuk tak jak ja mam. Naprawić te sety, muszę je przetransportować. Te sety to on miał, ale stary, mignął mi jego łuk. On miał ten, na tym łuku normalnie nieskończoność, moc 5, on miał tam niezniszczalność. Stary, tam wszystko to było. To jest genialny łuk. Gdzie on teraz idzie? Co on teraz kombinuje? Muszę sprawdzić, a co jak mnie podglądają? My jesteśmy w bazie. O! Jesteśmy w bazie, stary! Udawajmy, że jesteśmy w bazie, jak coś. To się spotkajmy, psy. To się...
Dobra. Dobra, stary, bandzie, dawaj, idziemy. Stary, idziemy. Masz jeszcze potem jedną potkę czy coś? Nie, nie mam potki już. No to stary, ja nie wiem, jak to wykminimy. Może zabierzemy poteczkę od niego, tutaj nie mam. Ale stary, no musimy się. No dobra, to ty się z nim nie spotykaj. Ty stary tam zostań. Ja dobra, jeszcze mam jedną poteczkę, więc zaraz do niego podbiegnę. Wiesz, tylko żeby odwrócić jego uwagę. Dobra, bo jestem naprawdę strasznie ciekaw, co słuchajcie z tego wyniknie. Jeszcze takiej sytuacji nie było. Chyba. Nie no, chyba nie było, stary, aż takiego starcia, żebym ja zabił Bobo, że on nas i żeby stary te itemy spłynęły. Tak, stary, to było po prostu mega hardkorowe. On jest tutaj przy fosie. Ty, on mało. Czekaj, ja wobec tego. Mamusie, gdzie ty jesteś? Zakładam, słuchajcie, zbrojkę. Biorę tutaj, słuchajcie, mleko, udaję, że mnie tutaj nie ma. Ty, dobra, Smark, co jest grane? No przecież byliśmy tutaj w bazie obsydianowej. Tam jesteś? No to o co tobie chodzi? No przecież tutaj normalnie byłem cały czas, no co a jest? A gdzie są moje itemy? No są spalone w lawie, no przecież dobrze wiesz, że w lawie się... A możesz mi je podać? Ty sobie żartujesz, Bobo, czy mi się tylko wydaje? No przecież itemy ci się spaliły w lawie, no! Czemu tu macie jakieś TNT? Co to bucha? Po co chciałeś się spotkać? Tylko po to chciałeś się spotkać? Tak, bo ja byłem no to ja nie, ale ja nie, mnie podglądacie. Ja, stary, ja nie mam czasu na takie rzeczy, ja się idę nie, zbroić. Nie, ja idę tu sprawdzić u was. No co idziesz niby sprawdzić u nas, no? Ty, ile ale nie masz tam wstępu. Nie masz tam wstępu, tam nie masz żadnych... Nie, mogę wypadł zobaczyć? Stamtąd. Wypadł stamtąd, nie możesz. Nie masz wstępu, no nie stary. Nie mnie. Nie masz wstępu, ziom. No co, ty, chyba mi rozwaliłeś. No dobra, ty, chodź na spadł was, stąd, nie mam czasu wyjaśniam na ciebie stąd. Nie mam na ciebie czasu, nie mam na ciebie czasu. Dobra, po to pozdro. Pozdro, idź sobie, bo naprawdę nie mam na ciebie typie ty, czasu. Ty, lamusie. Ty, dobra, ale idź już sobie kopać rzeczy, bo póki co to straciłeś właśnie przed chwilą itemy, no, strata tata, straciłeś... mam tego więcej. No to idź sobie a robić... A co robi ten obsydian tutaj? A ja nie wiem, nie postawiłem go, dobra, na mnie już czas. Tego tu nie było. Na mnie już czas, ja muszę zawijać, stary, elo. Elo. Dobra, słuchajcie, mam już znowu tutaj wobec tego niewidzialność. On oczywiście znowu mnie nie słyszy, bo się wyciszyłem. Słuchajcie, Elvis będzie mnie słyszał, jak podejdę bliżej. Ale serio, widzicie? On naprawdę tutaj świruje. Po pierwsze, czy on ma 5 IQ, że myśli, że itemy z lawy da się odzyskać? No co jest grane? No przecież doskonale wiemy, że itemów z lawy się nie da odzyskać. Po drugie, słuchajcie, on naprawdę chce, żebym ja mu oddał rzeczy za to, że on zginął. Nikt mu nie kazał tam podchodzić. Nikt mu nie kazał robić w ogóle tej lawy. Dobra, Elvis, jesteś gdzieś tutaj? Jestem przy villagerach. Obok tego łóżka, no? Tutaj. Dobra, stary, wobec tego idziemy za nim. Ewidentnie, stary, tak, dawaj, stary, ja widzę jego nick. Widzę jego nick, więc stary, lecimy za nim. Serio, on jest naprawdę mega wkurzony. Ciebie nie było, ale ja z nim, stary, zgadałem. On normalnie chciał wbić i zepsuć nam znowu mechanizm. Chciał, stary, znowu zobaczyć, ile mamy w ogóle poteczek, więc jest grubo. Ty, gdzie on jest, ziom? Gdzie tu jest, stary, zobacz, potki. Tam, tam, gdzie potki robi, tak, tutaj w tym miejscu. Tutaj przecież go nie ma tutaj, stary. No stary, tam niżej sobie wbił właśnie. No, on poszedł w dół? Kretów. Dobra, to... Tak. No nie gadaj. Stary, jeśli tam coś odkryjemy, to będzie beka. Dobra, lecę, stary, w dół. Lecę w dół, okej, idę tam. Tylko, że my nie mamy, stary, wózeczków. Czekaj, bierz wózeczek i, stary, lecę. Lecę, dobra, ja już jadę. Zjem sobie tutaj coś. Stary, gonimy go. Ty też jedziesz? O, jedziesz. Tak. Ty, ale nie strzelaj we mnie, ja mam mało HP, stary. Nie strzelaj. Ej, ale naprawdę, wydaje mi się, że tutaj gang Abery pokazał naprawdę stare siły. Patrz, była bitwa o Milynowice. O, wysiadaj. Wlaca. Była bitwa o Milynowice, była bitwa o Bobowice, 1-1, a tutaj, stary, on naprawdę zalczył deda. Niezłego deda. Dobra, stary, wbijam za nim. Jesteś tutaj? Tak, jestem. O kurde, nie daj się tylko, stary, zrzucić. Co on tutaj mi... Dobra, czy on będzie sobie level tutaj robił? Herobrine'a tu trzeba odłożyć. Ty od Herobrine'a, czyli tak, jak, słuchajcie, był we wczorajszym odcinku, potwierdziło się. I słuchajcie, kto z was nie oglądał, to... Ty, gdzie on jest? No dole, stary, zobacz, skoczył. Dobra, idę. Kto z was nie widział, to słuchajcie, nadrabiajcie wczorajszy odcinek. To jest mega ważny odcinek. Dowiedzieliśmy się, skąd odbierze koksy, TNT, obsa, zbrojki i tak dalej. Ale tam nie było żadnych mieczy. Tam nie było żadnych łuków. Znaczy, były, ale nie enchantowane. Więc jestem mega ciekaw, jak on to ogarnie. Przecież on nawet nie ma żadnego levela, stary, teraz. On nie właśnie ma teraz żadnego levela. Teraz, stary, umarł. On umarł, więc naprawdę to nam może pokazać, w jakim tempie i w jaki sposób on robi, stary, sobie itemy. To może nam naprawdę dużo pokazać. Serio, wydaje mi się, że tutaj warto to temu się dokładnie przyjrzeć. Czekaj, co on robi? Co on tutaj zbiera? Ty, on naprawdę, stary, itemy sobie będzie robił. Patrz, zgarnął sobie jedną zbrojkę, nie mam pojęcia... Oj, mamy problem. Oj, mamy, stary, problem, ja nawet nie mam tej siekierki. Dobra, rozwalam to, dawaj. Szybciutko, słuchajcie, żeby tutaj nie stracić za dużo czasu, bo on naprawdę, wiecie, on może już być 500 kratek dalej. On naprawdę, słuchajcie, jest nieobliczalny, nieprzewidywalny. Serio, Bobo, to nie jest noob. Znaczy, ma 5 IQ. Okej, ale to nie jest, słuchajcie, noob. Dobra, ja się tutaj. Ty, no spadł wami stąd. Czymś innym, czymś innym. Dobra, już to. Okej, ja tutaj jestem. No, radź sobie sam, stary, ja tutaj go teraz na razie podglądam. Co on tutaj robi? Dobra, odkładamy to do naprawy. On ma. O, stary, obczaj, co on ma do naprawy? O kurde. Co tam ma? O kurde, stary, obczaj, chodź tutaj. Już stary, jeszcze, już jeszcze, okej? Stary, musisz to zobaczyć. Musimy to naprawić. What the fuck? Stary,
On ma takie same. On ma tak zjechane i te, my mu tak łukiem i fireballami i TNT stary, my mu tak rozwalamy sety, rozumiesz? Okay. Ej, to zaraz musimy się wbić do... Bacon sobie tutaj powstawi. Co? Ktoś mi zabrał bacon? Ja tego nie zabrałem, ja tego nie zabrałem, stary. Ty to zabierałeś? Tak, zobaczcie. Zobaczcie, przyjdę, tak, ja stary, tak. O stary, on cię wkurzy. O nie, nie, jakby co na czacie pisz, że jesteśmy, nie wiem, gdziekolwiek, stary. No te skelety się jeszcze nie lespią. Szybko, bo musimy wygrać z tymi gałganami. Dobra, bij go. Ale stary, zaraz wbijamy, stary, zaraz wbijamy do jego tajnej bazy i obczajamy, gdzie są te jego nowe zbroje. Pamiętasz? On miał całe komplety, stary, setów. On tak. Miał całe komplety setów nowych. A patrzcie na to, słuchajcie, to są ewidentnie używane sety. On, nie wiem, czy pamiętacie, ale w miejscu, gdzie on eksperymentuje z pillagerami, słuchajcie, to tam miał całe zbrojki, właśnie dobra, takie, tylko nowe. Jest naprawiony full, więc mogę iść. Czy on właśnie naprawił stary sobie seta? Jak? Rozwalając parę szkieletów? Co? Ej, no to nie, to tak nie działa, co nie tu się dzieje, stary? To jest to realnie, już może chyba wiem, wiesz? Co, no to jak? Bo ja przecież nie... Przecież można kupić ekspu tych kapłanów. Myślisz, że on kupuje buteleczki z ekspem? O kurde. On faktycznie stary miał kapłanów. To jest źle. Ziom, dawaj za nim, dawaj szybko za nim. Ale on faktycznie, on stary miał przecież kapłanów. Wiecie, w jego tej 50. tajnej bazie. On miał tych takich, wiecie, alchemików. O kurde, tych villagerów, faktycznie. Jest bardzo źle. I on miał stary masterów. On miał masterów. O kurde. Ty możesz mieć, stary, on może mieć te polskie. On stary może to mieć, faktycznie. O kurde, uważaj. Uważaj na ten wózeczek, stary, ja biegnę za nim. Biegnę ewidentnie tutaj za nim. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, naprawdę, dobra, to by, słuchajcie, dużo tłumaczyło. Zobaczę, czy te flyery robię. O kurde, o kurde. Ja już mu zaczynam pisać. Ja robię teraz gunpowder. A ty, stary, odpisz, że robisz strzały. Odpisz mu tak. Odpisz, że robisz strzały. To jest gunpowder. Dobra, napisałem mu, że prok strzęczy. Gunpowle! A ja też się napisałem Zrelmoiczy. Nie wiem, on to pisać się musi nauczyć. A ty pal gumę w typie, no co tu jeszcze obrażać mnie będzie? Myślisz, że ja go nie słyszę, no przecież co to w ogóle za koleś? O, dobra, wezmę sobie to. Ty, stary, on nie ma tutaj poteczek. On ma przecież u siebie poteczki na pewno na niewidzialne. Uważaj! Ma w tej swojej basie. Stary, uważaj, żeby ci ten kontrolował niewidzialny. Ja mam jeszcze 2 minuty. Kurczę, straciłem ten kill-off. Muszę się zrobić. On stary, ale naprawdę. Nie ma levela, bo poszedł na naprawę. Nie ma levela. Nie ma levela. O. Jest dobrze fest! Jest dobrze fest! Oj! Gdzie to było? Tu są pułapki. Tu są pułapki. Ty, co on rozkopuje? A ty, co on robi? Sobie level kopie. Patrz, tak, on normalnie on ma slick touch. I to jest jego sposób na level, jak on przed chwilą miał szkielety. Dobra, stary, wbijamy do jego tej tajnej bazy za biblioteką. Popotki, stary, popotki, tak, dawaj. Szybko. Ewidentnie stare popotki, bo naprawdę ja mi się tutaj skończy. Powiem, no. Dawaj, 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 dawaj. Wydaje mi się, że tutaj on, stary, jeszcze trzyma te poteczki, musi nie? Mieć, tak, i słuchajcie, właśnie tutaj były te zbrojki, więc od razu... Ty, gdzie? Tutaj były potki. Tutaj były inwisy. Dobra, biorę jedną i stary pije. Od razu pije. Dobra, ty też pij. Wrzucaj flakonik pusty, może... Nie! Nie wyrzucaj, właśnie, nie wyrzucaj. I słuchajcie, on tu jest, uważać! On tu jest! No, nie musi być cicho, jednak tutaj... Ja muszę tutaj odłożyć, stąd i to są te sety! Wziąłem. Ej, pasz! Ja te sety są stare, dalej nie naruszę. Dobra, i to muszę odłożyć, to skąd on w tym obsydianowym czymś w tej komnacie miał set? I muszę dostawić koksa, o. Stary, to jeżeli on tutaj ma cały czas nienaruszone te całe sety diamentowe, to skąd on ma tamte? Ziom, to... Już się pogubiłem, już się mega pogubiłem. Jakiś eksperyment chyba teraz robić, zobacz. To jest trochę stare podejrzane. Co on kombinuje? Nie do końca wiem, stary, co to... Basiu, gdzie jesteś? Masz jeszcze Polska na mnie? Stary, on zabił. Ziom, ale nie, ja teraz jestem trochę załamany. Trochę załamany, no bo skąd on, stary, ma tyle tych setów? On tam miał jeszcze 5 zużytych całych zbrojek diamentowych. Oj, I co teraz robi? Nie, teraz, stary, ja nie wiem, co on tutaj wykminił. Ale tutaj to wygląda jak więzienie. Gdzie ty jesteś? Nadal się Basia, na mnie stary, kochasz, Basia. Przecież... Basia to jest jego pillager. Ziom, bo to na kanale Abra Games, słuchajcie, subskrybujcie dodatkowy kanał Abra Games. Stary, podglądałem go i on sobie eksperymentował na pillagerach. I jeden pillager się na niego obraził. Dobra. Który się nazywał nie Basia, tylko Beata. On nawet pomylił. I stary, on powiedział, że przyniosę coś, co lubi każda kobieta i się odobrazisz. I przyniosł jej bloki złota. To ty gada. Dobra, tak, to tak nie było. Ma sensu, wychodzimy. Tak było, oglądajcie na Abra Games, codziennie są odcinki. Ty, ale naprawdę, teraz to stary trochę podejrzane. Masz jakieś mleko, ziom? Nie. Kurde, ja nie mam mleka, ale trzeba będzie starać się z nim ewidentnie mitować. Trzeba będzie ewidentnie odwrócić go. Zniknęły pod kątem, zobacz. Nie ma wszystkich potek. O kurde. Oj, stary, uciekamy, stary, uciekamy. Stary, czy my mamy... Mamy... Czy my mamy skąd wziąć mleko, ziom? Co jest? Ziom, skądkolwiek. Co to ma być?
ja jestem w Milionowicach, stary, dlatego w Milionowicach, bo może po drodze... Mam tylko jedno, czekaj, gdzie jesteś, stary? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Koło tego, golema, stary, ty przywiedź. Dobra, jestem też koło golema, ziom. Ty, rzuć mleko, rzuć mleko. Jedyne mleko, stary, jedyne moje. Ty, on mówi, że przymurzy się, ale ja ci, stary... Ty nie ma tutaj żadnego mleka. Okej, okay, stary, to wbijamy do naszej bazy i dam ci. Dobra, idziemy, stary, na obsydianowy mur. Dawaj. Ej, bo naprawdę on, jeżeli teraz dowie się, że my go podglądamy i że widzieliśmy to, co on teraz, stary, odwalał, no to trochę przypał. To będzie bardzo źle, bardzo. Stary, żeby tutaj jeszcze jakaś krowa była, to ja to napełnię, ale najbliższe krowy chyba są w Milionowicach, nie? On mówi, że się widzimy na murze, stary, dawaj szybko do naszej bazy, szybko, szybko, szybko. Musimy być tutaj, o kurde, on już, stary, pisze, idę. Idę, trzeba, stary, tutaj naprawdę odciągać jego uwagę, bo on się tutaj naprawdę wkurzy. Oj. 10, 9, 8, 7. O, stary, gdzie ty jesteś? Gdzie, ziom, mam, gdzie stary, jesteś? Mleczko, tutaj. Gdzie na murze, stary, na murze, na murze. Dobra, idę. Dobra, jestem, stary. Co nie widzę. O, jest mleko. Dobra, jest, stary, a ja już zbrojkę. Dobra, zakładam zbroję, okej. Okay. Ty, smarkacz, okay. O co to wychodzi? Przecież ja tutaj jestem. To ja ciebie nie widzę, to ty nas chyba podglądasz teraz. Nie widzisz mnie? Nie, ty nas... Stary, no, zdejmuj te spodnie. Udajemy, że to on nas niby podgląda, odwracamy kotogon. Na... No co, ty nas pewnie podglądałeś teraz i widziałeś nasze tajne plany. Widziałeś, widziałeś pewnie nasze tajne plany, a my cię nie podglądamy nigdy. My cię... Miszulka na siłę i lecimy. Stary, do lawy go wrzucić, stary, do lawy. Dawaj. Stary, drugi raz, błagam. Było blisko. Stary, błagam, bo żeby on cię, stary, nie zobaczył. Jak ty nie masz mleka, to trochę przypał. Oj, on naprawdę tutaj podbija. Ty, stary, jakoś trzeba odwrócić jego uwagę. Chodźcie tu, rozwalam was. Ale o co tobie chodzi? Ale nie, powiedz, o co chodzi. Gówno za przeplusenie. Ty, gówno, co? To sobie wiesz, no, ale o co tobie chodzi? Nie, no, ty... Ja muszę coś no. Znowu to naprawdę. Dobra, nie, naprawdę, przeginasz, stary, że ty cały czas chodzisz i nam tu rozwalasz. My, stary, jak przychodzimy do ciebie, to przynajmniej cię nie rozwalamy cały czas. No, co, o co tobie chodzi, no? A ja mam pytanie, kiedy po mnie byliście, no właśnie. Cześć, stop, Elviso, stop. Kiedy byłeś? Słuchaj, my aktualnie testujemy poteczki na niewidzialność. Widzisz, Elvisa? Okay. Nie widzisz, bo testujemy potki od dobrych 25 a minut. Pokażcie mi jedną tą poteczkę. Mamy tylko pustą fiolkę. Ja przy sobie już nie mam żadnej potki, stary, bo je wykorzystaliśmy. No, my cały czas tutaj eksperymentujemy, a ty myślisz, że my cię śledzimy. Z tajnej skrzynki ją wziąłeś? Jakiej tajnej? Ej, może nam pokażesz tajną skrzynkę? Pokaż. Dobra, to chodź. Ty pokaż tajną skrzynkę, bo ja nie wiem absolutnie o jaką chodzi, ale jak no pokażę. Dobra, bo jak pokażesz tajną skrzynkę, to ja ci powiem, czy właśnie dobra, o tą chodzi. Pokażę ci, tylko dobra. Musisz jeden test przejść zaufania. Dobra, no to dawaj, to chodź. Wpadnij do tej fosy. Dobra, ale wtedy pokażesz tajną skrzynkę. Tak. Dobra, okej, okay, wpadam. No to jestem. Imbecyle. Dobra, teraz lecisz. No dobra, no to teraz pokaż nam tą skrzynkę. Nie pokażę ci, baranie, co ty zmyślisz? Ty, no ja myślałem, że ty nam skrzynkę pokażesz, no, no co jest? Tata, za mur, uciekaj. Ty, no to nie po... O nie, ja myślałem, że dwa IQ to i było nam to pokaże. O nie. No, co ty myślisz, że taki głupi nie. Jestem? No a co, nie jesteś? Stary, dałeś się zabić w lawie. Dawaj go do lawy. No tak, stary, bo nic zaraz nie widzi, tak walę tam, walę. Ty sam sobie rozwalasz, stary, wszystko, nie? Co tobie za chwilę rozwalę wszystko. Dobrze, idziemy psuć Bobowice w takim razie. Chodź, Elviso. Okay. Idziemy do Bobowic. Tratatata, jak ty to mówisz. Zostaw to. Jestem już w Bobowicach, ups, chyba musisz wrócić, bo do Bobowic tak mi się wydaje. No co nie, Elviso? Myślę, że on musi wrócić. Patrz, gdzie jestem, Bobo. Oj, ja bym na twoim miejscu chyba wrócił, stary. Stary się wtedy nas nie widzi, on nas nie widzi. Co za kość? Uciekam, stary, na mur. Uciekam na mur i udajemy, że cały czas tam byliśmy, a to jest po prostu lamus. A dawaj, stary, jestem już na murze, jestem już praktycznie na murze. Dobra, jestem. Co my tam tu zrobili? Przecież my nawet nie byliśmy w Bobowicach, stary, my cały czas na... Cały czas na murze. Tu jesteśmy. Na murze na shifcie byliśmy, stary, dałeś się zrobić w bambuko po prostu. Dobra, shiftuj i tam stój. Dawaj, odpalaj. Odpalaj w niego, Elviso, dawaj. Jak masz czym, to odpalaj, naprawdę. Z Bobiksonem to jest po prostu jakaś masakra. Człowieku, ja ci powiem tylko tyle. Zacznij wojnę, ganka Berki nie zacznie. Zacznij wojnę i wtedy będziemy mogli się klepać. Wtedy będziesz mógł pełnoprawnie wbijać i nas tutaj roz... Ty, ale wypadł stąd. Bobo, ale wypadł stąd. Zacznij w... Bobo, kiedy wojna? Idziesz, powiedz, to. Kiedy wojna? Nie, Bobo, nie powiedz, kiedy wojna. Tu. Powiedz, kiedy wojna. No powiedz, kiedy wojna, no spadł no, was to. A jak mam ci po... Ty, ja muszę uciekać. Powiedz, stąd. Kiedy wojna, to wtedy będziemy mogli się klepać, okradać, podglądać no, wszystko. Klepi no spokój, pan, spokój. Spokój. Powiedz, kiedy wojna, no. Ty, Smark. To kiedy ma być wojna? No jak zaczniesz, to będzie.
A i chcesz ją teraz? Tak, najlepiej teraz. Serio, no, zacznij ją myć i rozklepiemy cię i będzie po sprawie, no, prawda, Elviso? Dobra, jeden na jeden, taki, żeby się sprawdzić, kto jest lepiej. Kogo wystawiasz? Ja mogę? Ty, nie, ale Elviso, no błagam cię, no nie miej trzech lat. Nie miej trzech lat. Stary, ja mam koksa. Człowieku, nie daj wchodzić w jego gierki. Ja cię pytam, zacznij się. Ja cię pytam, bo na poważnie. Ale musimy się sprawdzić, jeden na nie, jednego. Nie, albo Elviso. Rozpoczynasz wojnę, albo nie będziemy się atakować. Znaczy, możemy się atakować, ale tylko jak nam rozwalić. Elviso, czy ty możesz ogarnąć dupę w końcu, tak czy nie? Jest. Bo naprawdę, tak jest. Imbecyla udajesz. Poważnie, stary. No, jak chcesz na solo, to nie, naprawdę, bo ja mam tego dość, stary. My się Boże, Zartuję. Czy ty możesz się ogarnąć? No. Podglądamy się, atakujemy się, okradamy ja się, psujemy nie sobie... Że, no, ja wcale. Albo jak was na serwisie nie, nie ma. No, wy niby tutaj po 7 czy godzin być siedzicie, czy ja mogę a ja ci coś zdradzę. Poczekaj, Abelka, ja ci coś powiem. Ten lamus Elviso to on śpi na swojej służbie. Co to było? Czy ja dobrze słyszałem, że ty śpisz na swojej służbie, Elviso? Ostrykamy, tylko spójrz, on chce nas kłócić. Nie, słuchajcie, to są jakieś jaje. Dobrze, słuchajcie, wy się kłóćcie. Jeżeli macie 2 lata, to się klepcie. Naprawdę, jeśli macie powyżej 20 IQ, to naprawdę, ogarnijcie się. Luzi, jeśli luzi, masz więcej niż 20 IQ, to Bobo, zacznij wojnę, a ty, jeśli Elviso masz więcej niż 20 IQ, to rób coś pożytecznego, a nie po prostu go uderzać. Moi drodzy, ja naprawdę nie wierzę w to, co się dzieje. Tak jak zapowiedziałem, słuchajcie, ja, czyli mój gang Aberki, ja, Elviso, Agent X oraz Mancioch, nie zaczniemy wojny. To nie my, słuchajcie, zaczęliśmy konflikt, to nie my się wyprowadziliśmy z Bobowic, z Milionowic, to nie my, słuchajcie, stworzyliśmy... Ty, ale no, zamknij się, nie wrzesz tak, bo ja tutaj mam burzę mózgów. To nie my, słuchajcie, siedź cicho. To nie my, słuchajcie, tutaj ukrywaliśmy miasto, to nie my się wyprowadzaliśmy, więc tylko i wyłącznie Bobo może zacząć wojnę, skoro on był, słuchajcie, w tym wszystkim konfliktowy. Do tego wszystkiego Elviso zachowuje się jak największy dzban. No po prostu Elviso, słuchajcie, ma 5 razy mniej IQ niż Bobo. Nie oszukujmy się, no ale Elviso zachowuje się po prostu tak infantylnie, że to jest nie do wytrzymania. Okej, okay, podglądamy Bobo. Zabiłem Bobo raz drugi. Bobo raz zabił mnie, drugi raz zabił mnie. No ale słuchajcie, ja w końcu nie wiem, na czym my stoimy. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy wojna się zbliża, czy się nie zbliża, bo mam wrażenie, że każdego kolejnego dnia jesteśmy o ten krok bliżej, ale tak jak mówię, naprawdę to zależy w tym momencie od Bobo. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, żeby po prostu niczego nie ominąć i piszcie swoje sugestie w komentarzach, bo naprawdę piszecie dużo różnych rzeczy i tak jak mówię, jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi z tą ubikacją, dowiecie się tego już jutro, a to właśnie była wasza sugestia. Ponadto, słuchajcie, wpadajcie na www.abre.et, czyli w pierwszą linijkę opisu na mój sklep. Możecie tam zakupić takie kozackie bluzy Abra Team i po prostu godnie reprezentować team Abrowników. Są bluzy bez kaptura, z kapturem, koszulki, kubki, poszewki na poduszki. I przypominam, że wszystko jest dla chłopaków, dziewczyn w różnych rozmiarach, małych i dużych i w różnych kolorach, a ponadto darmowa dostawa kurierem od 99 zł. Nie jakiś poczta, nie jakiś paczkomat, normalnie kurier, rękawiczki, maseczka i wszystko, gitara, siema grana. A tymczasem serio, ja muszę naprawdę poważnie porozmawiać z Elvisem, bo słuchajcie, okej, okay, ja też, słuchajcie, nie zachowuję się jakoś poważnie. No ale bez jaj, on nie może wchodzić w te gierki Bobo. Przecież Bobo celowo to robi, żeby zepsuć mój gang. Trzymajcie się, dobrego dzieciaczka, eleczko i pół!